Panie Krzysztofie, chciałbym otworzyć swój kanał na YouTubie. Może pan mi doradzić, jakie filmy kręcić, jak to zrobić, żeby to była oglądalność. Może wie pan, coś, jakieś drobne rady. Panie Andrzeju, ja mówię tak, nie każdy spróbuje sam swojego chleba, bo to nie jest chleb lekki. No rozumiem. To, to jest chleb ciężki, tak jak dla człowieka zwykłego dać łopatę, wykopać rów czy coś jakiego. No właśnie, panie Krzysztofie. Pod rury czy co? Dlatego ja nie, każdy obywatel spróbuje sam założyć kanał, jak i posmakuje tego chleba Bożego, jak ja mówię, chleba tego poprzedniego. I wtedy pan będzie wiedzieć, czy warto, czy nie warto. Ja nie będę nikomu radzić, bo jak ja doradzę, jak założyć, jak coś jakiego. Ale czekaj pan, panie Andrzej. To wtedy coś jakiego nie wyjdzie panu. Pan przyjdzie do mnie, powiedz pan, panie Krzysztofie, pan mówił, doradzał i tak dalej, mnie nie wyszło. Ja straciłem pieniądze, ja straciłem, włożyłem to, czas, pieniądze i tak dalej. Ja bym znalazł pracę inną sobie za ten czas, pracowałby, a ja zająłem się tym, pana wina, zapłać on dla mnie teraz. Ale panie Krzysztofie, panie Andrzeju, pan jest na YouTube jest sławny. Pana oglądalność przekracza parę tysięcy wyświetleń. Tak, panie Andrzeju. Nie to, że jestem sławny. Dlatego się pana radzę. Póki ja do sławy doszłem, to musiałem wiele, wiele lat rozumiem. Pracować nad tym, wiele lat przejść studiów swoich, pracy różnej. Biedy, cierpienia, bo to nie tak, że o. Nie, no tak. Partym cyrku. Trzeba było dla was pokazać, że to mogę zrobić, to mogę. Nie trzeba bać się, iść do urzędników. Po pierwsze, że trzeba. Przyjdzie do pana jakaś kobieta. Przypuśćmy, Jola, dam taki przykład. Tak. I pan masz kanał. I tak. Panie Andrzeju, ja jestem biedna. Nie mam na chleb, na mleko i tak dalej, i tak dalej. Pomóż pan. Jak by pan pomógł? Teraz nie wiem, no. Bym zrobił zakupy dla tej kobiety. To mało zakupy. Trzeba pierwsze pojechać, sprawdzić, co tam się dzieje w domu. Raz. Miałem trzeba taką. Mieć kamerę. Dwa. Trzeba mieć komórkę. Nie jedną, ale i służbową. I swoją, prywatną. Trzeba zajechać, tak powiedziałem, do mieszkania. Umówić się z tą kobietą. Z mężem. Z całą rodziną się umawiasz później. No tak. Z synami, córkami. Wywiad robisz. I tak dalej. Idziesz do pierwsza... Przepraszam. Idziesz do pierwsza domopro. Piszesz podanie, pomagasz, wszystko. Że najpierw piszesz podanie, że ja, Jolanta, obywatel, obywatelka Jolanta Namiksińska zamieszkała tam w Paryżu, czy tam gdzieś, czy w Moskwie, przyjechała do a teraz z paszportu spisujesz pan wszystko pod podem i co? Na górze piszesz Białystok do szanownej pani dyrektor lub tam prezes i takiej. I pisz dalej. Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, ulica tam Malmeda 8. No czyli jakby to... I wniosek bardzo pilny. Jako krótko mówię to trzeba, prośbę o pomoc. Tak, ale trzeba nie bać się ani prezesów, ani dyrektorów, ani milicji, ani prokuratorów, ani sędziów, nikogo nie trzeba bać się. Trzeba normalnie iść, jak, bo czasami MOP może skierować pana do sprawy. Pan może mieć sprawę wytoczoną nawet. Idziesz na sprawę normalnie, musisz
Ale musisz pan mieć. Dobrze. Jeszcze nie skończyłem. Musisz pan nawiązać kontakt z jakimś prawnikiem albo adwokatem. Tak jak ja nawiązałem kiedyś z prawnikiem Solidarności. I wiele lat współpracowałem z nim. Teraz mam swoją kancelarię. Nikogo nie potrzebuję, bo ukończyłem szkołę wyższą już. Aha. I mam z takim Markiem kancelarię adwokacką na Mickiewicza 7, lokal 9. I prowadzę kancelarię. Dwóch. I tam teraz przyszło. Jeszcze jedna pani dołączyła, jeszcze pani dołączyła. Na Mickiewicza. I co jakiego? Bardzo proszę. Zapraszam pana. Pomogę panu. No jeśli by pan mnie pokierował, panie Wojtku, to byłoby... Nie Wojtku. Przepraszam. A nie, panie Wojtku. Krzysztof, to by było... Wojtek, to my teraz jesteśmy zmieniani. Ty, Krzysiek, ja Wojtek. To by było bardzo fajnie. Bo też chciałbym otworzyć swój kanał, jakoś tam ludziom pomóc. I właśnie dlatego zwróciłem do pana z taką prośbą, żeby pan mi jakoś... To musisz pan przyjść do mnie. Do mnie musisz pan przyjść. O stół oprzeć. Jeszcze raz. Nie, ja to nie biorę. Ja to nie biorę. U nas nie ma tego w kancelarii. Nie ma tego. Many. Nie ma. Tylko normalna. Na konto się wpłaca za pomoc, za wszystko. Nie drogo bierzemy, a nawet za darmo pomagamy. O. Fajnie. Powiem tak. To trzeba znać na różnych prawach, na różnych kodeksach. Kodeks pracy, kodeks sądowy. Czyli panie, różne kodeksy trzeba mieć tu zapisane. Czyli panie Krzysztofie. Nie, to że otworzysz pan. O! Ja mam konstytucję, teraz ktoś przysłał mi nową Sejmu, nową konstytucję przysłali dla mnie. I trzeba też przewarbowałem, przeczytałem troszeczkę, przewarbowałem tak 5-50. Ale powiem tak, co w starej pisze konstytucji, to niektórzy autorzy, powiem, tylko przepisują te same, jak tak powiem, słowa. Więcej nic nie dodają, tylko żeby byli sławni, że oni wydali tą konstytucję, tak jak pani, teraz napisał tą konstytucję pani Krzysztofie, Michał. W razie tego można i on nic nie dodał. Liczyć, tak? W każdej chwili. W każdej chwili mogę na pana liczyć, że pan mi pomoże rozkręcić ten kanał i jakoś ludziom tam pomóc i tego. Tak jest. Okej. I bardzo fajnie. I na pierwszy, tak jak powiedziałem, musisz pan nie bać się władzy, nie bać się ani prezydenta miasta. Jak trzeba, to pojechać na swoje pieniążki do prezydenta Polski, do premiera, do ministrów różnych, budownictwa, bo różne sprawy. Ludzie będą do pana zgłaszać, nawet to, takie, wie pan co, to panie Krzysztof, panie Andrzeju, to bo... nawet będą zgłaszać, powiem panu szczerze, takie nieprawdziwe, kłamliwe, wie pan, rozumiem. Takie sposoby będą podchwyty robić, że o, tam sąsiad, sąsiadka nie uderzyła. Czyli pan, czyli jedziesz. Czyli panie Krzysztofie, pan, to, panie zgłasza, to będziemy w kontakcie telefonicznym. Ja się będę z panem konsultował. Bardzo proszę. Jeśli coś tego pan uzna za niesłuszne, to pan mi po prostu zwróci uwagę. Okay. Bardzo proszę, bo już mamy nawet kancelarii adwokacji. Jeden już student jest adwokatem, powiem panu szczerze. Aby pan tak mógł mnie też... Po szkole prawniczej z tą kancelarią... Byłem ja...